rodzina jest tym miejscem, gdzie dziedziczymy, czy gdzie nabywamy wartości, to w sytuacji, w której te rodziny są silne jako pojedyncze zbiory, tym samym państwo jest też rzeczywiście silniejsze. To jest istota, istota w ogóle jej istnienia. Ja to tak widzę. Rzeczywiście jest, jeżeli rodzina jest oparta na Panu Bogu, to znaczy oparta na sakramentach, powstaje w ogóle na skutek sakramentu małżeństwa. To jest początek istnienia rodziny. A właściwie jeszcze wcześniej, bo jak zaczynamy myśleć o 1050-leciu chrztu, no to każdy z nas, dla każdego z nas tym sakramentem inicjacji jest chrzest święty, więc właściwie można by się do tych źródeł chrzcielnych cofnąć. Myślę, że właśnie sakramenty są tą podstawą istnienia rodziny, no a przez sakramenty Pan Bóg to oczywiste. No myślę, że też w Piśmie Świętym można w Słowie Bożym znaleźć bardzo konkretne, czy otrzymać bardzo konkretne wskazówki na codzienne życie. Na przykład to zdanie z świętego Pawła, żeby nigdy nie iść spać pokłóconym. Tak? To jest coś, co mówimy wszystkim małżeństwom, które na ślubach jesteśmy, tak? To mówimy i pamiętajcie o tym, naprawdę to jest podstawa i rzeczywiście no to jest zupełnie inaczej się żyje, jeśli się pamięta choćby to zdanie. Zawsze byliśmy blisko Pana Boga, w naszym małżeństwie również. Regularnie się modliliśmy wspólnie, modliliśmy się potem z dziećmi, regularnie uczestniczymy w życiu sakramentalnym Kościoła. Jestem przekonany, jeszcze oprócz tego działamy na rzecz rodzin, starając się pomagać, prawda? I to wszystko razem składa się w coś, co uchroniło nas przed kryzysami. Ludzie mówią, że każdy może musi przechodzić kryzys. Nieprawda. Ja oczywiście się wściekałem wielokrotnie na żonę, natomiast kryzysu nigdy nie przeżywaliśmy. W sensie takim, że nie wiem, myśleliśmy o rozwodzie, czy jakieś tam przeżywaliśmy takie rozterki, które by nas odsuwały od siebie. Nie. Jest łatwiej, nie trzeba się bać. Myślę, że to jest najważniejsze, bo wielu ludzi się boi czegoś, ma jakieś takie lęki przed życiem, przed wyzwaniami, a wzór świętej rodziny naprawdę bardzo pomaga, żeby się tych wyzwań nie bać i żyć pełnią życia i mieć tyle dzieci, ile się chce. Tak. Natomiast możemy wobec tego jasno powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi. Że jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni Panu Bogu za blisko 40 lat naszego małżeństwa. No, jeszcze dwa miesiące. Jeszcze dwa miesiące, tak. Ale to niektórych dziwi, niektórzy otwierają szeroko oczy, jak mówię, jakbym miał się od nowa ożenić, to ożeniłbym się znowu z moją żoną, prawda? Po 40 latach. Podejrzewam, że moja żona też, to wcale nie świadczy, że jestem łatwy. Wcale nie. Ale jest nam ze sobą dobrze i mobilizujemy się do dobra i myślę, że już tak dożyjemy. I mamy nadzieję, że będziemy dla siebie tak. Coraz lepsi. Uważam, że symbioza pomiędzy Kościołem a rodziną jest tak głęboka i tak duża, że no my jako urzędnicy państwowi również powinniśmy brać udział w takich wydarzeniach. To jest symbioza nie tylko i wyłącznie na poziomie aksjologicznym, ale również na poziomie takiej kwestii, którymi my bardziej jako urzędnicy się zajmujemy, czyli zarówno polityki społecznej, gdzie po prostu nam jako wspólnocie silna rodzina się opłaca, jak i na poziomie tym już czysto narodowym, czyli tu, gdzie Kościół i rodzina niosą ze sobą wspólne wartości. Bóg nam przekazuje zasady, które służą rodzinie. I nie ma przykazania, nie ma żadnej przypowieści, nie ma niczego w Piśmie Świętym, co by godziło w rodzinę. A więc wszystko, co tam wyczytamy, służy rodzinie. Prawda? Więc mamy z jednej strony to ten element łaski, ten element nadprzyrodzony, z drugiej strony mamy wskazówki, jak żyć. I ludzie, którzy tak żyją, po prostu żyją lepiej. Pan Bóg daje, ile tak? Pan Bóg pozwala mieć, tak? Ale w tym sensie, żeby się nie ograniczać, żeby przyjmować tych ludzi, no i takich, może to jest Dawid, który jest ósmy, tak? I gdybyśmy się bali, to by jego po prostu na świecie nie było, tak? I mówię dlatego, ile się chce, bo tak może to zabrzmiało, ale chodzi o to, że myśmy zawsze chcieli mieć dużo dzieci i no to jest nasze spełnione marzenie, które by się być może nie spełniło, gdybyśmy się zaczęli bać, tak? Gdyby kolejne dzieci, nie wiem, jakieś problemy finansowe czy logistyczne, czy no nie wiem. No, które zawsze są, zawsze są, tak? Ale nie są najważniejsze, tak? I da się je pokonać właśnie z pomocą Pana Boga.
I taki Dawid może się pojawić na świecie, a przecież o ile świat by był smutniejszy bez niego. Znaczy jako osoba, która bezpośrednio odpowiada za program 500+ i ten program, który wdrażała, no to dla mnie to jest oczywiście ogromna radość, satysfakcja, że wreszcie państwo no tak bardzo wymiernie i bardzo dobitnie docenia rodziny, zwłaszcza te rodziny, które są liczniejsze, zwłaszcza te rodziny, które są wielodzietne. To jest oczywiście wielkie wsparcie. Wielkie wsparcie nie tylko dla rodzin, ale również dla młodych Polaków, którzy zastanawiają się, czy decydują się i myślą o tym, gdzie swoje życie spędzić i czy zostać w Polsce, czy jechać za granicę. Oczywiście wydaje się, że to nie jest koniec tego, co powinno się stać na rzecz polskich rodzin. Planujemy, że jest to zapisane w planie odpowiedzialnego rozwoju wicepremiera Morawieckiego, coś co nazywa się kompleksowym programem demograficznym i tego rodzaju kompleksowy program demograficzny ma zidentyfikować bariery, jakie młodzi Polacy czy rodziny napotykają na swojej drodze i próbować te bariery eliminować.